Cześć, witam się Sofii, Nikodem, TypeHive, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym serii Jak wpłynąć na. Dzisiejsze Jak wpłynąć na będzie dotyczyło typu INTJ, czyli architekta, stratega według różnych nomenklatur. No właśnie, jeśli chodzi o wpływ na INTJ, no to pierwsza rzecz, która od razu przychodzi mi na myśl, jest taka, że żeby wpłynąć na INTJ, no to musimy skoncentrować się przede wszystkim na tym, żeby ten efekt był taki, że chcemy, żeby się zdarzyło to, co chcemy, ale ostatecznie musi to w dużym stopniu wypłynąć od INTJ. Czyli my sobie, nie wiem, chcemy, żeby on podjął jakąś decyzję, żeby, nie wiem, poszedł na takie studia albo, nie wiem, zdecydował coś w swoim życiu, ale trzeba go tak nakierować, odpowiednio wpłynąć, ale nie da się tak zdecydować za niego. Tak, dokładnie, to jest ważne, bo tu nie chodzi o to, żeby kombinować i manipulować, żeby on nie wiedział, że to jest mój pomysł, tylko żeby on sam na to wpadł, tylko po prostu chodzi o to, że ta ostateczna decyzja należy do niego, że nie przymuszamy go do niczego. Możemy właśnie, i INTJ nawet docenia, jeśli przychodzimy i podajemy opcje. Tam może szereg opcji. Może tak być, że my akurat chcemy, żeby on akurat tą jedną opcję wybrał i w taki sposób to przedstawimy, że on wybierze tą naszą opcję. Na to też są sposoby. Niekoniecznie polecamy. No, ale tak też można. Tylko tutaj chodzi o to, że ten INTJ ma być tą osobą, która ostatecznie podejmie tą decyzję. Bo INTJ nie robi rzeczy z przymusu, a jak już zrobi, to nie będzie z tego zadowolony. To nie jest sposób, w jaki przekonujemy do siebie INTJ. I INTJ też bardzo świadomie i odpowiedzialnie nakreśla swoje cele życiowe. I on jak już ma ten cel, to będzie dążył do tego, więc bardzo poważnie podchodzi, poważnie, odpowiedzialnie, świadomie podchodzi do tych swoich celów życiowych i bardzo rzetelnie potem realizuje te cele, więc on nie będzie chciał marnować czasu na cele nieopłacalne, na cele nieefektywne, na cele bezproduktywne. Po prostu dlatego po prostu ciężko będzie INTJ przekonać do zrobienia czegoś, czego on po prostu nie chce. Mm-hmm. No i druga rzecz, o której myślę, no to jest taka, że jak zaczynający mają problem z finalizowaniem, tak finalizujący, do których należy INTJ, mają bardzo często problem z zaczynaniem, więc żeby INTJ mógł zrealizować daną rzecz, dany projekt i tak dalej, to trzeba go troszkę za niego czasem poszatkować na pewne elementy, bo INTJ sobie po prostu myśli, ojej, to będzie taki wielki projekt, tyle tych zadań i tak dalej. Nawet mam takiego mema wrzuconego, chyba myśmy go wrzucali nawet na Instagrama, moja żona, że tam były takie uśmieszki i INTJ tam smutny, zadowolony, coś tam, i zawsze jest ten uśmiech taki, znaczy, taki bez uśmiechu, po prostu że żadnego uśmiechu, po prostu jest neutral. I INTJ jak skończy zadania, no to uśmiechnięty. No i właśnie to czasem sprawia, że INTJ nie chce realizować jakiegoś wielkiego projektu, bo jak myśli, jakie to będzie wielkie i duże i ile tam tego roboty. I czy warto w ogóle, to się wiąże z tym pierwszym. No po prostu jakby trochę stara się podejść do tego już tak całościowo, no i to powoduje, że często nie realizuje jakichś rzeczy, nie? Więc jakby to jest jeden z sposobów na to, żeby obejść to, czyli jakby sprzedawać mu te kawałki poszczególne tej wizji, które on może realizować krok po kroku do tego, żeby dojść do jakiegoś tam ostatecznego celu. No to się wiąże z tym też, że INTJ to jest introwertyk, czyli to jest typ odpowiadający i docenia od innych ludzi, docenia te inicjowanie. No, bo każdego introwertyka kosztuje to, żeby tą energię z ciebie, każdego kosztuje, a najbardziej introwertyka, żeby z ciebie tą energię wydawać, żeby inicjować różne projekty, żeby w rozmowie przyjmować inicjatywę, żeby tak jak mówię w projektach czy tam w pracy. Więc jeden z takich sposobów na ułatwienie rzeczywistości INTJ, czyli to, co INTJ bardzo lubi i docenia, to jest właśnie przyjąć na siebie inicjatywę za różne rzeczy. Dla ekstrawertyka to mogą być po prostu najprostsze rzeczy, żeby rozpocząć tą rozmowę, żeby zainicjować jakieś wyjście albo jakąś imprezę zaplanować, po prostu żeby odciążyć tego INTJ z wydawania tej nadmiernej energii, bo tak jak mówiliśmy, INTJ bardzo poważnie podchodzi do swoich życiowych czynności i nie lubi po prostu marnować niczego, zasobów żadnych, w tym również taką energię życiową i czas, więc
takie inicjowanie z naszej strony na pewno, znaczy prawdopodobnie będzie dobrze odbierane przez INTJ. Tak, no i ogólnie też trzeba się dobrze przygotować, ale takie właśnie szczególnie jeśli chodzi o zewnętrzne argumenty, takie czyli dane, statystyki, ktoś jest dobrze przygotowany pod tym względem, że ma źródła i to po prostu jest tego dużo, tych wszystkich rzeczy, no to wtedy to tak wygląda dla INTJ-a, że ta osoba jest dobrze przygotowana, tak? Też jak żyje pewnie i dobrze odpowiada na pytania w konkretny, zwięzły sposób, nie owija w bawełnę, to też są takie rzeczy, które przekonują. I druga rzecz, to ja zauważyłem, że nawet jeżeli te rzeczy się nie zgadzają, powiedzmy te rzeczy, to jest jedna rzecz, która u INTJ-a bardzo dobrze działa, jakby wpływa, to jest osiągnięcia. Czyli ktoś, jeżeli ma bardzo duże osiągnięcia w jakiejś dziedzinie, ja nawet tak kiedyś zauważyłem, że był taki powiedzmy wykład i rozmawiałem z jednym INTJ-em, który zaprosił na ten wykład tę osobę, no i to był miliarder, nie? I to był ten miliarder, on nie, jakby wartość merytoryczna tego wykładu nie była jakaś tam super wysoka. Bym powiedział, że taka dosyć, nawet poniżej przeciętnej w stosunku do tych wykładów, na których byłem. No i rozmawiałem z tym INTJ-em. I on cały czas był pod tym wrażeniem tych pieniędzy, że tak duże osiągnięcia, że on osiągnął. Tak. Bo to faktycznie była bardzo duża sytuacja, tylko to była jedna kwestia dogadania się z jakimiś 5-6 osobami. Tam chodziło dokładnie o jakieś tam tereny, jakieś pastwiska, nie pastwiska. Oni połączyli je razem i zrobili z tego taki stok narciarski wielki, nie? Super, fajny pomysł. Tak, no ale udało się. Ta osoba to nie była najbardziej lotna i najbardziej super przemyślana, nie miała ani tego wykładu, ani nie była na pewno topowym przedsiębiorcą. Okay. Ale po prostu temu INTJ-owi tak to ta inicjatywa konkretna, że oni tak potrafili się dogadać i na tym bardzo duże i przede pieniądze wszystkim, że to dopieli, nie? Zarobili. Że skończyli. Tak. Na tyle zaimponowało, że wyżej oceniała nawet sam wykład. Aha, wow, okej. No, tak więc to wpłynęło tak naprawdę na odbiór samego wykładu dla tego INTJ-a. Pomimo tego, że brakowało tych rzeczy, które zwykle przekonują po prostu INTJ-a, czyli że są te fakty, że są te statystyki, tabelki, że są jakieś zależności pokazane, że są jakieś takie mechanizmy, tak, jakieś tam na przykład Kruegera-Dunninga, tak, jakiś tam przykład, że są jakieś po prostu wymienione jakieś konkretne zjawiska, które zostały zbadane, opisane w literaturze i ktoś ten mechanizm dany przedstawia. Także to są takie rzeczy, które na pewno bardzo INTJ-a interesują i bardzo INTJ je lubi. I tutaj tak, żeby mówimy o tym, jak przekonać do czegoś INTJ, jak wpłynąć na INTJ, to żeby nikt tutaj teraz nie mylił tego z tym, że INTJ tam widzi, nie wiem, ten tytuł doktorancki, czy tam jakieś, albo te osiągnięcia, albo ten duży portfel i myśli, o, ten człowiek jest fajny i dobry. Nie, po prostu dla niego to są, bo połowa typów może nie rozumieć tego po prostu związku. To są konkretne dowody na to, że to, co mówi ten człowiek, co reprezentuje sobą ten człowiek, że to działa, że to ma faktycznie rzeczywisty, namacalny wpływ i warto słuchać tego człowieka, ponieważ on osiągnął ABC. I no to ma logiczny sens, że po prostu, że jeśli ktoś, przechodzą do mnie dwie osoby i przekonują mnie do różnych rzeczy, no to wiadomo, że ten, który przechodzi i ma po prostu dowody na to, że to, co on robi, to, co on mówi, nawet jeśli może w pierwszej chwili do mnie nie przemawia, a inaczej bym do tej sprawy podszedł jako ten INTJ, no to widzę, że to działa i po prostu siłą rzeczy trzeba dać się przekonać, bo no to działa, no to jest niepodważalne. I to o coś takiego tutaj chodzi. Po prostu INTJ jest mocno nastawione na to, czy coś faktycznie ma przełożenie na rzeczywistość. I stąd faktycznie te statystyki, te dowody, czy jakieś tam tytuły naukowe często, czy właśnie jakiś miliarder, bo o to po prostu chodzi, że są dowody na to, że ta teza faktycznie działa. Dla INTJ to nie wystarczy, że to jakoś tam ma spójność logiczną tam w eterze i w teorii pięknie brzmi. To nie, tak, nie, ale nie no i właśnie to jest mocno krytycznym typem, także jeżeli ktoś robi wykład, który da się w 5 minut sprawdzić, w 5 minut, czy 10, czy jakkolwiek, w internecie, że ta osoba gada głupoty, no to
po prostu ta osoba w tym momencie no, jest skreślona i tak naprawdę popełnia samobójstwo, jeżeli chce przekonać tego INTJ-a. I tu jest też pułapka, i tu też jest taka pułapka, bo często może też tak być, że INTJ może nawet się zgodzić z wynikiem czy z wnioskami czyimś, tylko że jeśli ktoś nie potrafi uciągnąć ten proces albo wytłumaczyć się z tego, no to też może być po prostu skreślony z góry. Więc albo tak uznany za takiego, tak pobłażliwie nie popatrzeć na tak, niego, nie? Tak, że okej, w sensie zgadzam się z nim, ale nie z nim, tylko z kimś innym, kto mówi podobne rzeczy, a ciebie już, no... Jesteś już jakby w niższej lidze, tak, nie? Tak, już po prostu tak nie podchodź. No. Sadzony do takiego pudełka niższa liga. Więc naprawdę to jest bardzo ważne, że przychodzę do INTJ i oczekuję czegoś od niego, nie wiem, że da się przekonać, że przejmie tam moją albo inicjatywę, albo nawet po prostu tą moją opinię, mój światopogląd, to no to szacunek okazuję INTJ-owi przez to, że przychodzę przygotowana i po prostu wiem, o czym mówię i nie marnuję jego czasu w ten sposób, że będę siedzieć i mówić po prostu rzeczy bez pokrycia, a jeszcze gorzej po prostu mówić argumentami emocjonalnymi, bo to jest też dno. Nie chodzi o to, że INTJ nie rozumie tych emocji, tylko po prostu jeśli to jest jedyne, co mam, to no to nie działa. I też coś, co bardzo dużo osób działa, to na INTJ-a też nie działa, też zwracam uwagę, taki przeintelektualizowany język albo takie próba zrobienia na kimś wrażenia, bo ja bardzo to lubię ujęcie jakiś taki skomplikowany sposób, no to tak, nie wiem, prawnicy na przykład czasem robią, lekarze, no to INTJ jest w stanie sprawdzić te badania. Tak, on nawet może strollować też publicznie, nie? Że ale o co ci chodzi, mówiąc w ten sposób? To może nawet drażnić. Tak, więc to jest zaproszenie do publicznej. Nie lubi, INTJ bardzo tego nie lubi i woli nawet prosto, wytłumaczone coś, ale nie przekomplikowane, jasno do celu. Tak. Bo tak to bardzo często uważa to za właśnie taki... no niepoprawne. I w ten sposób też zachowuje się INTJ wobec innych. Mamy jeszcze bardzo dużo do powiedzenia, ale więcej powiemy w następnym odcinku dla osób, które wykupiły kurs i mają dostęp do naszej grupy. Na grupie będzie link do naszego odcinka związanego właśnie z dalszymi rzeczami, które mamy dotyczących INTJ, a będzie ich jeszcze sporo. Także dziękujemy Wam w tym odcinku za uwagę. Sofii, Nikodem, Type Hype i do zobaczenia w następnym odcinku.